Witajcie moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie. Dostałem pytanie dotyczące zdrady partnera, na które poczułem, że mistrzowie chcą odpowiedzieć. Konkretnie czuję najbardziej Saint-Germaina. Moi drodzy przyjaciele. Zmiana partnera. Siedzisz sobie. I tak sobie myślisz. I myślisz. I myślisz. I myślisz. I może się ktoś pojawi. Może się nie pojawi. Może zdradzi. Może nie zdradzi. Nie jesteś w stanie wziąć odpowiedzialności za innych. Możesz wziąć tylko i wyłącznie pełną odpowiedzialność za siebie, za swoje myśli i uczynki. I to, jak się czujesz. Tylko za to odpowiadasz, za nic więcej. Tak więc jeżeli czujesz coś takiego, że o, ktoś to zrobił, ktoś mnie zdradził, bo ze mną jest coś nie tak. Nie. To jest jego decyzja, jej decyzja, nie twoja. Ty decydujesz o sobie. Po to w tym śnie o czasie każdy z was posiada swój własny cielesny wehikuł, abyście mogli decydować o poczynaniach i o losach swojego bohatera, z którym się utożsamiliście na chwilkę. Jeżeli ty wchodzisz tak energetycznie w buty innej osoby i mówisz sobie, ej, ale ja wiem, co ty powinieneś robić, bo ja sobie tak myślę, bo ja na ciebie tak to projektuję, a ty robisz coś innego, co mi się nie podoba i z tego powodu ja we własnym umyśle uważam za uzasadnione, że będę cię atakować, bo ty robisz coś innego, niż mi się wydawaje, że powinien. Skomplikowane. Skomplikowane, nieprawdziwe, zwodnicze, błędne i ostatecznie naiwne oraz głupie. Ty kierujesz poczynaniami jednego bohatera, jesteś nim ty sam. Pośrednio oczywiście owszem, jako świadomość wpływasz na całokształt tego ziemskiego doświadczenia, lecz nie bezpośrednio, lecz pośrednio. Dlatego jeżeli ktoś coś robi, ktoś coś wykonuje, to on, ona są za to odpowiedzialni. Nie ty, lecz on lub ona. I teraz, kiedy tą podstawową rzecz wyjaśniliśmy sobie i jesteśmy w stanie dojść parę poziomów głębiej, to o tym odpowie wam mistrzyni relacji międzyludzkich Maria Magdalena. Moi drodzy, święci oraz umiłowani przyjaciele, moja przenajświętsza rodzino. Przychodzę do was tutaj, w tym momencie, aby pobłogosławić wasze wybory. Wybory, których dokonujecie w kwestii partnera, lecz również wybory, zmiany tych partnerów. Tak, tak, wiem. Wielu ludzi może mieć pewne wyobrażenie na temat tego, kim byłam w tak zwanym ziemskim życiu, co robiłam, z kim się zadawałam. Gwarantuję, że wszystkie te opowiastki, jakobym była,
osobą niegodną, są nieprawdziwe. Praktykowałam starożytną sztukę tantrycznej miłości. Co to oznacza? Już wam wytłumaczę. Miłość jest jedna, miłość jest wieczna. Wyrażać ją można w waszym świecie na tysiące sposobów, a jednym z tych sposobów jest również miłość fizyczna, czysto fizyczna, seksualność. I teraz nie ma niczego złego w wyrażaniu miłości za pośrednictwem seksualności. Lecz zapytam was teraz, w szczególności tych, którzy często zmieniają partnerów. Ile razy kochasz się tak naprawdę z miłości, a kiedy podszyte to jest lękiem, kiedy podszyte to jest chęcią zapełnienia siebie w sposób, który zobaczyłeś, że przynosi cię tymczasowe ukojenie, lecz nie jesteś w stanie zbudować stałego związku. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty, bo boisz się samego siebie. Każda osoba, która pragnie tak zwanego stałego związku, a nie jest w nim, tak naprawdę boi się, niesamowicie boi się o samego siebie, a najbardziej o własne ego. I proszę, 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 moi przyjaciele, nie dajcie się omamić ludzkim zmysłom, ludzkim myślom i poradom tych dookoła was. Jeżeli pragniesz, pragniesz, z całego serca pragniesz długotrwałego związku, to wytworzysz taki związek. To ci gwarantuję. Lecz dlaczego? Dlaczego? Dlaczego całkowicie, całkowicie, całkowicie niepotrzebnie blokujecie wyrażanie miłości przez ten jeden konkretny kanał, jakim jest wehikuł waszego fizycznego ciała? Czy zachęcam was w tym miejscu do skakania z kwiatka na kwiatek? Czy zachęcam was do poligamii? Bynajmniej. Bynajmniej. Zachęcam was do pełnego wyrażania miłości tutaj w formie, nie wykluczając żadnego z aspektów fizyczności oraz przebywania w ciele. Zobaczcie, proszę, moi drodzy przyjaciele. Część z was obruszyć się mogła na te słowa, jeżeli istnieliście we własnym umyśle w skostniałym, patriarchalnym społeczeństwie, w którym partner, partnerzy mają być przy sobie do końca życia. Bo na to się zgodzili, na to się umówili. A to, że jeden z nich się zmienił w trakcie, no cóż, trudno, tak ma być do końca. Czy Bóg tak postępuje? Czy Bóg potępia kogokolwiek, kiedykolwiek? Czy tylko ludzie sami we własnej skostniałości tworzą w ogóle taką strukturę, która nawet nie jest strukturą małżeństwa? Jest to mentalne więzienie, które jest systemowo do was wtłaczane jako coś pozornie dobrego. Co dobre, wcale nie jest. Z drugiej strony, zdenerwować, obruszyć się mogli ci, którzy uwielbiali tak zwaną wolną miłość i, tak jak wspomniałam, skakanie z kwiatka na kwiatek.
No bo to było takie przyjemne, to było takie wolne, takie uduchawione, new age'owe. I co teraz, jeżeli usłyszałaś te słowa, że tak naprawdę boisz się spotkać sam ze sobą? Może w którymś miejscu jest tak zwany ten twój bliźniaczy płomień, ta dusza, która cię przyciąga, a jednocześnie w spotkaniu z nią znajduje się zaleczenie całego morza nienawiści, jeżeli tylko pozwolisz na to spotkanie i je wytrzymasz. 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 Nie wszyscy, zaprawdę nie wszyscy, moi drodzy przyjaciele, potrzebują spotkać tak zwany swój bliźniaczy płomień, ponieważ są swoim doskonałym uzupełnieniem oraz odzwierciedleniem. Część z was zachowuje wewnątrz siebie zarówno męskie, jak i żeńskie przymioty, co powoduje, że jesteście w stanie jako jednostki wyrażać siebie oraz wyrażać miłość. Ci z was zostaną tak zwanymi singlami i nie jest wam potrzebny tak zwany partner. Lecz teraz, moi przyjaciele, ci z was, którzy czują, że brakuje mi tej drugiej połówki, lub też może moja druga połówka mnie zdradziła, odeszła gdzieś i teraz czuję się taki samotny, samotna, co zrobić z tym można? Przede wszystkim proszę Cię, pojednaj się sam ze sobą. Stwierdź wprost, jeżeli doszło do tak zwanej zdrady ze strony Twojego partnera lub Twojej, że zadziałaliście najlepiej, jak potrafiliście na dany moment. Może nie było to zbyt rozsądne, może to był zwykły powiew emocji, może po prostu ten związek dalej nie miał już sensu. I teraz, co zrobisz w tym momencie? Czy będziesz rozpaczać? Czy będziesz obwiniać? Obwiniać. Obwiniać tą drugą osobę lub też, co gorsza, siebie. 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 O winie związanej z relacjami opowie nasza umiłowana przyjaciółka Maria. Moja Przenajświętsza Rodzino, moi ukochani przyjaciele, w jakim celu karcisz siebie lub bliźniego? Bo co? Bo on się na coś umówił? Bo ona się na coś umówiła? Bo z drugiej strony ja się na coś umówiłem lub umówiłam i w czasie nastąpiły takie zawirowania, takie perturbacje, które doprowadziły do rozstania, do rozpadu, do końca czegoś. I co z tego? Czas zaleczy nawet to. I teraz nie potrzebujesz czekać, aż minie ileś tam lat. Nie potrzebujesz dochodzić do siebie przez całe dekady, miesiące, długie dni. Możesz już teraz, w tym momencie, zaczerpnąć łyk pokoju królestwa, który przynosimy Tobie tu i teraz. Proszę, zaczerpnij w obfitości z naszej pewności, że zarówno Ty, jak i tamta osoba cały czas jesteście umiłowani przez Waszego wspólnego Ojca, Waszego Stwórcę, który widząc,
widząc swoje dzieci, które bawią się w senoczasie, popatrzył na nie i stwierdził. No nie jest to zbyt rozsądne, co oni robią, ale kiedyś zmądrzeją. Następnie nie widział w nic złego. Jedynie pobłogosławił każdego z nich i dał im wolną wolę, którą mieli na samym początku. Tak samo uczyńcie i wy. Kochamy was.